will play, but will we crash away from heaven? All TV channels will show all the details you know. Nie, bo tutaj jest tyskie w tle i będzie reklama. Halo, halo. Halo, halo, halo. To staraj się jak gdyby mniej więcej mieć ugięte nogi i nie szarpać, nie na boki. Dobrze by było zadać wszystkim takie standardowe pytanie, które może wydaje się nudne, ale na czym po prostu polega twoja praca? Ale nie wiem, co na ten temat myślicie. Coś takiego, czego właśnie rozmówca nie będzie się spodziewał, nie? Też można, wiesz, zapytać, czy jest ogólnie zadowolona z tego wolontariatu. Albo jakąś dziwną sytuację, coś, co sprawiło im trudność. Bo mnie się na przykład te kroniki, na co wydałbyś 50 zł na festiwalu, bardzo podobają. Pytanie, jakim zwierzęciem się utożsamiają wolontariusze i dlaczego w swojej pracy? O, dobra myśl, koleżanko. Myślę, że to będzie świetne pytanie. Jakiego zwierzęcia byście się porównały? Jezu, to chyba zależy od sytuacji w sumie, bo... Zwierzęcia? Serio? Tak, serio. Trudne pytanie. Mamy tutaj filmy, które trwają zwykle po 4 godziny i tutaj chyba byłoby mi najbliżej do leniwca. Myślę, że do leniwca? Do jakiego zwierzęcia? Nie wiem, co ci to przypomina. Ja nie wiem. Kto to wymyślił? Ja zdecydowanie do sowy. Tak, bo... Sowa, bo muszę dużo tłumaczyć. Mogłaby to być też żyrafa, bo trzeba mieć długą szyję, żeby wszystko kontrolować, co się dzieje. Muszę się chwilę zastanowić. To musi być bardzo, bardzo szybkie zwierzę na pewno. Papuga. Właśnie trzeba było dać nam 4 godziny na przygotowanie się. My jesteśmy tutaj takimi po prostu udomowionymi, kotami. Ale też to musi być jakiś kot może, drapieżny kot. Tak, to gepard. Bo generalnie, żeby dobrze zrozumieć osobę, która do mnie dzwoni, muszę dokładnie powtórzyć to, co mi powiedziała. Nie wiem, teraz mi się tak skojarzyło, tylko jeszcze nie mam konkretnego zwierzęcia, ale takie, które się tak rozpędza coraz szybciej. A żyrafy? Nie mam pojęcia, jaki dźwięk wydają żyrafy. Może mlaszczą tak sobie? Ola Gajdosz i Ola Kumala. Biuro prasowe i social media. Ja jestem Hania i pracuję w tym roku przy kasach Last Minute. Nazywam się Ania i pracuję przy kasie, generalnie odbieram telefony. Nazywam się Bartek i jestem odpowiedzialny za wypożyczanie rowerów na festiwalu. Nazywam się Michał i zajmuję się obsługą sali. No to ja się nazywam Julia. Ja jestem Dagmara. Jestem Kasia. No i pracujemy w kinie plenerowym. Dokładnie.